Patrząc na Państwa, którzy tu przyjechali, ja sądzę, że Państwo tu nie przyjechali, tylko jak gdyby uciekli z tej Polski, w której żyjemy. Polski, w której... Polski, w której można kandydować na jedno z najważniejszych miejsc, będąc w stanie właściwie niepoczytalności. I to chyba najlepiej świadczy o stanie państwa. Państwa, którego jeden z ministrów, nie jeden, wielu, działa wbrew swoim zasadom ministerstwa, postępuje wbrew kompetencjom. Nauczyciele, nauczycielki, jeżeli by postępowały wbrew zasadom, byłyby zwolnione. Natomiast minister, tak jak minister Radiszewska, jest ma tylko nagane właściwie. I to jest rząd, który nami rządzi. A ministrowie to są wyjątki, to są najlepsi z najlepszych, Tak mamy na centrum i prawicy, natomiast do lewicy polskiej, tak jak lewica na całym świecie mówi, że serce słusznie bije po lewej stronie. Tylko z polską lewicą chyba jest ten problem, że to serce prawie staje i nie zasila mózgu. A rozum jest nam bardzo potrzebny, tak jak ta organizacja, stowarzyszenie, w przyszłości partia, być może Palikota, która będzie jak elektrowstrząs dla Polski i pobudzi, oby tak było. I być może powróci także, pomoże katolicyzmowi polskiemu, żeby wrócił tam, skąd przyszedł, do chrześcijaństwa, tam są jego źródła. Jeśli mogę się podzielić z Państwem moimi doświadczeniami osoby, która zakładała kiedyś partię, właściwie o takich samych postulatach, bo to są postulaty rozumu i nie mogą być inne. Dziękuję. Jesteśmy wszędzie. Szkoda, że nie jesteśmy na logo stowarzyszenia, gdzie jest jakiś zawiany facet, a Januszu, Polska to też kobiety. Przepraszam, ale tak on wygląda. Więc jeżeli mogę się podzielić doświadczeniami, najpierw jest zainteresowanie mediów, a potem się mówi, że Palikot jest człowiekiem znikąd, idzie donikąd, że nie ma nic do powiedzenia. To nie jest tak, że nie ma nic do powiedzenia. Po prostu ktoś nie chce słuchać tych postulatów, które są najważniejsze. I jeżeli mogę na koniec coś Państwu powiedzieć, kiedy Państwo wrócą do domu i entuzjazm minie, żeby zmienić Polskę naprawdę, nie trzeba być za Januszem Palikotem, trzeba być z nim. Dziękuję bardzo. Dziękuję.